witam was w nowym vlogu. Słuchajcie, spontaniczna decyzja. Dzisiaj jest bardzo gorąco, tak jak i wczoraj. Dziewczynki są w przedszkolu, tatuś w delegacji, więc stwierdziłam, że bierzemy z Adasiem, pakujemy się i ruszamy gdzie? Na plażę! I zabieram was ze sobą, także taki spontaniczny vlog. On tam się o coś denerwuje, zaraz do niego pójdę. Także słuchajcie, zapakowałam nam torbę, najpotrzebniejsze rzeczy. Woda dla mnie, woda dla Adasia. Co ja tutaj jeszcze mam? Kąpielówki dla niego. Taki woreczek, w razie czego, gdyby były mokre, żeby włożyć. Kremiki oczywiście na słońce. Wiadomo, jakieś tam przekąski. Co mam tutaj jeszcze? Bluzy wzięłam dla niego. Body na przebranie oczywiście, pieluszki, czapeczkę. I słuchajcie, pod wózek wrzucę jeszcze tutaj ręcznik i jakieś, wiadomo, foremki, żeby było się czym pobawić. Także myślę, że chyba wszystkie najważniejsze rzeczy mam wzięte. Bilety kupię przez telefon, w mojej aplikacji, w banku. No i co, w ogóle jedziemy na tą plażę autobusem. Także będzie ciekawa wyprawa. Mam nadzieję, że damy radę, że będzie fajnie, a nie tylko męcząco, dla mnie szczególnie. No i co, ja już słuchajcie, strój mam założony pod spodem, co może się troszeczkę oznacza, ale nie szkodzi, nie ma się co przejmować. No i co, zbieramy się, lecimy na tą plażę, jest 10 rano, także korzystamy z pięknej pogody i zabieramy was z nami, także lecimy razem na plażę. Mały zbieracz muszelek. Zbierasz, Adaś, skarby, muszelki. A może byś zdjął te skarpety i sandały, co? Nie. Nie? Będziesz w skarpetach i w sandałach? Masz wodę, Adaś? Masz wodę? A, muszelki do wody wrzuciłem. No i się wreszcie odważyłem rozebrać gołe stopy, kąpielówki.
zlewasz wodę. Tak, pięknie. Jejku, mi też gorąco w te stopy. Czekaj. Masz muszelek dużo? Zbierasz muszelki? Mama! No no co się stało? No nic nie poradzę, kochanie. Co było? No to idź po inną. Szukaj. O, tu masz śliczną. Tak. Tak. Zobacz, Adasiu, tutaj też jest ładna. Zobacz tu. No. Taka ładna muszelka, no. No, zbieraj. Ptaszek, Adasiu, tak. Nie krzycz na niego. On sobie chodzi, mama go nagrywa. To dobra, kochani, wróciliśmy. Słuchajcie, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Sama podróż autobusem super przebiegła. W tą stronę Adaś, wiecie, był zafascynowany. Oglądał wszystko, co tam się dzieje. Ludzi, nie ludzi, drzwi otwierające się, to co się dzieje za oknem itp. itd. Ale tak myślałam, że nie będzie źle, więc było super. A w drodze powrotnej oczywiście co? Spał. Zasnął jeszcze na przystanku, jak czekaliśmy na autobus. I śpi do teraz. Także szybko nagrywam wam to zakończenie. Było naprawdę mega na plaży. Całkiem sporo ludzi, wiadomo, już ten sezon urlopowy się zaczął. Ale nie była przeludniona. Było naprawdę dla mnie świetnie. Woda fajna, ciepła, słuchajcie. Chętnie moczyłam stopy, a piasek był gorący, strasznie gorący. Adaś na początku nie chciał się rozebrać. Siedział w skarpetach i w sandałach. Tak, bo on tak lubi najbardziej. Ale ostatecznie się rozebrał, no ale bał się trochę wody, powiem wam. Jak był młodszy rok temu, jak byliśmy na wakacjach, to uwielbiał wodę, raczkował do wody, kąpał się i w ogóle. A teraz postawiłam go i tak nie za bardzo był zadowolony, ale może jeszcze parę razy i się przekona. Po piasku też nie chciał chodzić, bo było mu gorąco. Ale generalnie myślę, że był zadowolony. Wzięłam mu to takie, wiecie, różne wiaderka, pierdołeczki, miseczki i sobie tam bawił się w tym piaseczku bardzo, bardzo fajnie. Kazał mi cały czas chodzić po wodę. No i generalnie było bardzo fajnie. Przyjechaliśmy tam około przed 11 i byliśmy tak do około 12.30, bo później już było, wiecie, za gorąco. Już mnie głowa bolała, wcale tam jakoś od tego morza mocno nie wiało. My nie byliśmy też zaraz blisko wody, no bo wiecie, z tym wózkiem przeciągnąć go po tym piasku to nie jest takie proste. Więc szłam blisko, tyle ile tam musiałam tak naprawdę. Więc było gorąco i o 12.30 już zeszliśmy z tej plaży i tam jeszcze po tym parku sobie trochę pochodziliśmy. Jak widzieliście, przybitki wam wrzuciłam. No i później wróciliśmy, także super. Adasiu śpi. Jestem trochę zmęczona oczywiście, ale nie żałuję, było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Myślę, że może jeszcze
Może jeszcze nie raz się wybierzemy tak na plaży tym autobusem. Wszystko co potrzebne mieliśmy, całkiem wygodnie, blisko dojechaliśmy. No, to korzystam z tego, że Adaś jeszcze śpi. Mam do powieszenia pranie. A potem jeszcze chwilkę odpocznę, obiad i lecę po dziewczyny. Nie ma lekko. Dobra kochani, to wszystko w tym vlogu. Dziękuję Wam, że ze mną byliście. Do zobaczenia w kolejnym.